Mateusz Morawiecki nie przestaje zaskakiwać. Choć funkcję premiera Polski pełni zaledwie od roku, wywołał już wiele kontrowersji i burzy na polskiej scenie politycznej. Teraz po raz kolejny chce za wszelką cenę postawić na swoim, a efekty mogą spowodować gwałtowny i niechciany powrót do wspomnień z czasów PRL. Mateusz Morawiecki od pewnego czasu jest najuważniej obserwowaną postacią na polskiej scenie politycznej. Od dawna pojawiają się głosy, że prezes Rady Ministrów ma ochotę zająć miejsce Jarosława Kaczyńskiego i sam cieszyć się nieograniczonymi wpływami, na razie jednak radzić sobie musi w inny sposób. Polityk ma wiele szokujących i kontrowersyjnych pomysłów, które regularnie próbuje wprowadzać w życie, tym razem jednak posunął się za daleko. Swoim najnowszym wymysłem może spowodować powrót Polski do PRL, a nic nie wskazuje na to, by cokolwiek było w stanie go zatrzymać i w końcu dopnie swego. Mateusz Morawiecki chce cofnąć Polskę do PRL. Zapewne niewiele jest osób, które czasy PRL wspominają z rozrzewnieniem, przez ostatnie działania premiera z pewnością jednak wielu Polaków we wspomnieniach do tych chwil będzie musiało powrócić. Mateusz Morawiecki właśnie zapowiedział pracę nad powstaniem zupełnie nowego, narodowego podmiotu polskiego holdingu hotelowego. Czyż nie kojarzy się to od razu z funduszem czasów pracowniczych? Eksperci słuchają z niedowierzaniem rozmów polityków PiS, którzy na ten niezwykły pomysł wpaść mieli już rok temu. Ministerstwa zwróciły się do firm sobie podległych z prośbą o udostępnienie wykazu hoteli oraz ośrodków wypoczynkowych wraz z dokumentacją finansową. Wiele osób wyśmiewało ten pomysł i otwarcie mówiło, że to powrót do PRL, jednak teraz opowiedział się za nim sam Mateusz Morawiecki i wygląda na to, że nic nie jest w stanie go powstrzymać. Powołanie polskiego holdingu hotelowego pozwoli odbudować wartość obiektów należących do Skarbu Państwa i korzystać z efektów skali. Realizację tego ważnego dla sektora turystycznego projektu oddajemy w ręce profesjonalistów z branży hotelarskiej, która opracuje model konsolidacji, a następnie będzie mogła rozpocząć integrację aktywów hotelowych rozproszonych dziś między różne podmioty pozostające w domenie państwa, mówił. Polski holding hotelowy już niedługo zawładnie naszym krajem. Jak podają media, tworzenie całej sieci rozpocząć by się miało od portów lotniczych, które swoje udziały w spółce Shopen Airport Development zbyły na rzecz Skarbu Państwa. Ta spółka właśnie miałaby się zająć organizacją całego przedsięwzięcia, dzięki czemu polski holding hotelowy byłby znaczący przy budowie wszystkich inwestycji okołolotniskowych. Jak na razie firma ma 8 hoteli, w tym jeden podwójny, jednak wciąż nie wiadomo, na jakich zasadach miałaby przejmować kontrolę nad kolejnymi państwowymi ośrodkami i hotelami, a jest ich naprawdę dużo. Tylko PKO i Lasy Państwowe obecnie dysponują 49 obiektami turystycznymi, a to zaledwie niewielka część podmiotów państwowych.